No cześć, witajcie. Robię sobie teraz posiłek w górach. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak czasami spędzam wolny czas, to idę sobie tylko po prostu posiedzieć w lesie. Właśnie gotuję sobie na takim zestawie. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Znajdziecie sobie to w internecie. Cały komplet kosztuje coś ponad 300 zł. Bardzo fajnie. Do tego się dokupuje takie butle z gazem. Pewno większość z Was wie. I możecie sobie przyrządzić różnego rodzaju posiłki. Już mi się tam woda trochę gotuje, mam też przy sobie kawę i nawet taki jeden posiłek. Gdzieś go znajdę w swoich rupieciach. Czekajka. Zobaczymy, co to jest. Adventure food. No, pasta bolognese. To jest 600 kilokalorii, jedna porcja. Quick and tasty, 8 minut. No to zobaczymy. Słuchajcie, tutaj jest regulacja gazu. Zwiększam moc. Ta woda się już tu gotuje. Ja tutaj mam na tym napisane, że do tej kreski do 10 mam to zalać wrzątkiem i odczekać 8 minut. To jest oczywiście takie sztuczne jedzenie na szybko, więc warunki polecam do gór. Zaraz sobie zobaczymy, jak to smakuje. No i recenzję opowiem. A, no i słuchajcie, żeby nie było jakiś akcent kolekcjonerski, to tak na szybko, tu się robi ta zupa, ten creme bolognese. Byłem sobie wczoraj w Żabce, już jako ostatni klient i kupiłem sobie, coś tam sobie kupiłem i pani wydawała mi 3 banknoty, słuchajcie, te banknoty wyglądają okropnie, są tak zniszczone, wymiętolone, najniższe nominały. Emisja 2012, 2016, 2016. Powiedzcie mi teraz, ile znajdujecie nominałów 90, który tam jest pierwsza emisja, 94 roku, ile znajdujecie pierwszych takich nominałów? To w ogóle, czy jeszcze są jakieś w obiegu, czy tylko UNC na Allegro? No i nie tylko. Powiedzcie. To jest podejrzane. Ja Wam powiem, że jak ktoś się interesuje banknotami, to nie mówię, że wszyscy macie lecieć, ale zastanowić się, czy nie kupić sobie nóweczki 9.4 taniej, bo jeszcze takie są. Kurczę, ja... Słuchajcie, nie róbcie tak, że ja coś nagrywam, a Wy lecicie i to wykupujecie, bo to nie chodzi o to. Ja tylko staram się Was zarazić pasją, tych, co jeszcze nie zaraziłem. Jest często tak, że ja coś mówię, jakiś film, tak jak było o kopiejkach i nagle aukcje, które oglądałem, które wisiały, w momencie znikają. W momencie znikają. Tak samo było o innych rzeczach czasami, o których nagrałem film. Nagle licytacje, podbijanie i wykupywanie. Ja tylko Was staram zainteresować się kolekcjonerstwem. A te banknoty, to za chwilę następna emisja. Potem się dziwicie, że nie ma banknotów. Te 10-złotówka, słuchajcie, któraś jest polepiona w ogóle. Pani nie wie, myślała, że jak przyszedłem jako ostatni klient, to nie zauważy i mi wyda... Ja nie wiem, powiem Wam szczerze, że lepiej jakby monety były 10 zł i 20 obiegowe, tak jak był Nowotko czy Prus. Może warto się nad tym zastanowić, mennica czy ktoś mógłby takie coś wydać i byłoby bardzo ciekawe, już to kiedyś mówiłem. Dobra, 8 minut czekam na tą pastę bolognese, zobaczymy, co to jest, to drogie było. No i słuchajcie, to coś wygląda tak i... To jest tak amortyzowane, że przed chwilą tak 30 metrów ode mnie podeszły 3 sarny i jeden koziołek. No i nawet się mnie nie chciały bać, podchodziły, musiałem je przestraszyć, mogłem je nagrać. Jeszcze słychać w oddali koziołka, ale... O, teraz było słychać, szczekają tam. Także jak będziecie kiedyś w górach, a chcecie jeszcze na nocleg zostać, to zjeść i szczelnie wszystko zapakować i schować gdzieś. Bo ściągniecie całą zwierzynę z lasu. No i teraz słuchajcie, przyszedł czas na kawę. Woda już mi się gotuje, wrzątek już jest. Nagrywa się, nagrywa. Słońce tak świeci, że nie widzę za dużo. Zjadłem to bolognese, nawet to było dobre. Woda się zagotowała. A więc elegancko. Teraz Wam pokażę, zademonstruję. Ściąga się to tak. Dobra, słuchajcie, bo trochę wyłączam ogień. No i co? Nie chcę się poparzyć, dlatego delikatnie to robię.
No i tutaj kaweczka i zalewamy sobie. I pyk. Poczekamy, aż się zaparzy i będziemy sobie pić kaweczkę na spokojnie w lesie. A teraz przejdźmy do dyskusji. Mój plan jest taki, żeby raz na jakiś czas, powiedzmy na 2 tygodnie, nagrywać odcinki w lesie z odpowiedziami na Wasze pytania. Jakkolwiek, co bądźkolwiek napiszecie pytania, piszcie tylko pod tym odcinkiem. Jeżeli będzie drugi odcinek, to będę tam odpowiadał na Wasze pytania. I zatytułujemy to tak: numizmatyczny bushcraft, bushcraftowy numizmatyk. Jakkolwiek chcecie, wymyślcie nazwę na te odcinki. No i na tych odcinkach będę poruszał tematy najświeższe, gorące. Chciałbym, żeby to było związane przede wszystkim z numizmatyką. Mogą być czasami inne pytania, tylko nie zawalcie mnie pytaniami, czy kibicuję Bayernowi, czy na przykład Realowi. To jest kanał numizmatyczny, kolekcjonerski, więc takie pytania bym chciał dostawać. Nie na wszystkie odpowiem, od razu mówię. Co się ostatnio dzieje na aukcjach, to widzicie. Ceny za monety, ta co było 6000 NGC na licytacji 1975 bez znaku mennicy w stanie MS69. Jak się okazuje, podobno są tylko 3 sztuki w takich stanach. No, możemy to różnie interpretować, słuchajcie. Ja Wam tylko mówię o Was, proszę o ostrożność, bo te ceny czasami są zbyt wysokie. Można tutaj, niektórzy wychodzą z wniosku, że to ktoś podbija specjalnie. Słuchajcie, czasami nie ma sensu podbijać, raczej wątpię, żeby ktoś podbijał ceny. Powiedzcie mi rok temu, kto wykupowywał rolki papieru toaletowego ze sklepów, to też ktoś podbijał ceny i kupił wszystkie. Po prostu my ludzie jesteśmy tacy, że idziemy za modą, a że na przykład czegoś jest mało, bądź próbujemy lokować gdzieś pieniądze ze strachu, nawet nie znając się na numizmatyce, na kolekcjonerstwie jakimkolwiek, to dość szybko ceny potem idą do góry. Na przykładzie klip teraz widzicie, że już zestaw poszedł na 500 zł. Być może ta osoba ogląda moje odcinki i próbuje coś więcej ugrać w tym temacie, ale jednak musicie pamiętać, że 5000 sztuk nakładu, a jak zacznie klipa być w modzie, to 5000 sztuk spokojnie znajdzie się kolekcjonerów, a jak wiemy, co niektórzy mają po kilka takich zestawów, więc powiedzmy na rynku jest tylko parę tysięcy. Więc cena może szybko wywindować do góry. Jeszcze w styczniu na licytacji były, ten zestaw Cliff był za 200 zł, teraz na licytacji już jest po 400. No nie mówię o cenach kup teraz, bo na kup teraz to sobie można dać, wiadomo, cenę nawet 5000 zł. To nie jest adekwatne do ceny rynkowej. Co do licytacji Cliff, wstrzymać się, uważać i 500 zł to jest już duża cena. Oczywiście te ceny nie spadną, ponieważ inflacja też idzie do góry, to weźcie sobie to pod uwagę, ale jednak w pewnym momencie skończy się moda na numizmatykę, bo tak zawsze jest. Teraz jest, to jest ten wzrost największy, już większego nie będzie zainteresowania i później zacznie to znowu spadać, jak zacznie kapitał odpływać, ludzie będą się chcieli pozbyć kolekcji i przeznaczyć środki na coś innego, wtedy zostanie tylko tego garstka właśnie numizmatyków, fanatyków. A ta garstka będzie czekać spokojnie na niższą cenę, bo jest ich mniej niż, powiedzmy, walorów na rynku. Czy podbijają ceny? Tak jak powiedziałem, raczej wątpię. To jest raczej tylko kwestia nasza, ludzka. Po prostu chcemy coś mieć, a że tak mi ktoś napisał, że co ja nagram film, to ceny idą do góry. Zdaję sobie z tego sprawę, że jestem jednym z większych kanałów na YouTubie o tematyce numizmatycznej i często mogę wpływać na ceny nawet przypadkowo. Dlatego apeluję do rozwagę, o wstrzemięźliwość, zbierać na przykład inne kolekcje, które są pomijane, tak jak ostatnio mówiłem o pewnych rzeczach, PRL taki zapomniany, albo inne, coś innego szukać. Ktoś tam pisze ciągle, pan Marek, że on woli Rzym. Oczywiście to jest inna gałęź numizmatyki. Ja tam akurat w Rzym nie pójdę, mnie to nie interesuje. Wolę naszą Polskę czy zabory. Jest to związane historycznie i bardziej mi to interesuje, ale każdy ma swoją drogę, tak jak powiedziałem, i każdy sobie zbiera
to, co chcę. Destrukty, balonik numizmatyczny, ucieczka kapitału, inflacja. To jest oczywiście to, co jest na topie. Destrukty, to zdaję sobie też z tego sprawę. Jestem chyba największym kanałem na YouTubie o tematyce destruktów i prawdopodobnie ja zainspirowałem bardzo wiele ludzi do zbierania, dlatego teraz jest to w modzie. Też jak widzicie, coraz więcej pokazuje się tych destruktów. Kiedyś na te monety nie zwracano w ogóle uwagi. Ja to pamiętam, że no jest orzółek zwrócony. Ktoś tam często pisał, katalogi nawet nie wiedziały, jak się zachowywać, tak mi się wydaje, i tylko pisały. Jakaś ilość monet wybita stemplem odwróconym. Oczywiście to nie było zamierzane, stemplem odwróconym. Tak jak mówię, to jakaś awaria w mennicy, coś się dzieje. Osoba, która pracuje w mennicy, bardzo dobrze wie, pod jakim wpływem to. Mam nadzieję, że kiedyś się ktoś tu wypowie z mennicy i żeby nas uświadomić, jak powstają destrukty. I będziemy wtedy wszyscy szczęśliwi. Ja taki komentarz przypnę i będzie elegancko. Także piszecie pod tym filmem pytania, a ja będę stworzył takie kociołki numizmatyczne. Wakacje się zbliża, może nie wakacje, ciepła pora się zbliża. Trzeba iść do lasu, słuchajcie, posiedzieć gdziekolwiek, co macie coś wolnego. Idźcie sobie się odprężyć. No i tyle. Trzymajcie się, szykujcie pytania. Będziemy jechać z tym tematem, a szykuje się znowu pełno fajnych rzeczy. Na razie, do następnego. Hej. Piechota.